Cześć, jestem Łukasz. Dzisiaj Wam przybliżę zagadnienia, jakim jest prawidłowa pozycja w pracy. Jak prawidłowo skonfigurować swoje stanowisko pracy. A więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą jest odpowiednia wysokość krzesła. Tak, aby łokcie były oparte na biurku, stopy na podłożu. Siadamy na krześle jak najgłębiej, staramy się, aby odcinek lędźwiowy przylegał do oparcia. Monitor ustawiamy na wysokości wzroku, naprzeciwko siebie. Wysokość biurka należy dostosować tak, aby łokcie swobodnie spoczywały na biurku lub podłokietnikach. W trakcie pracy warto zwrócić uwagę, aby kolana i biodra stanowiły kąt około 90 stopni. Szyja wyprostowana, ucho na wysokości barku. Warto o tym pamiętać w trakcie pracy i korygować. Na co dzień w mojej pracy spotykam pacjentów skarżących się głównie na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Powodem tego jest siedzący tryb pracy lub życia. Pozycja statyczna powoduje wzrost napięcia mięśniowego oraz osłabienie mięśni posturalnych. Warto w pracy robić sobie mikroprzerwy, co 30-40 minut wstać, obejść nawet biurko dookoła lub przejść się po wodę. Tak, aby ciało nasze nie było przez dłuższy czas w bezruchu. Do najczęstszych błędów należy nieodpowiednie dostosowanie stanowiska pracy, zły sposób siedzenia z nogą na nogę lub podwiniętą nogę pod pupę, nieodpowiednio ustawienie monitora lub dwóch monitorów. Ustawienie go z boku jest błędem. Długotrwałe siedzenie ze skręconą głową może powodować bóle odcinka szyjnego lub ograniczenie zakresu ruchu. Podsumowując, warto zatem pamiętać o prawidłowej pozycji w pracy, czyli miednica głęboko usadzona w siedzisku, stopy na podłożu, łokcie swobodnie podparte na biurku lub podłokietnikach, szyja prosto, ucho na wysokości barku. Subskrybujcie kanał projektu Dieta, aby nie przegapić kolejnych odcinków.